przewodnikiem po polskim krajobrazie był ojciec, malarz, pejzażysta, który odmalowywał wszystkie pory roku, nawet te takie mniej znane, jak przedwiośnie, przedzimie. Wspomnienie domu rodzinnego to wielka dawka historii Polski. Mama bardzo czytana, ojca skrzypce, zapach farb. Pamiętam kiedyś po deszczu nagle pojawiła się nad ogrodem niezwykła, wspaniała tęcza. Byłem zdziwiony, co to za zjawisko. Były w niej wszystkie te same kolory, które odnajdywałem na palecie taty. W domu był jeszcze jeden malarz, czyli mój starszy brat Aleksander, który pierwsze nauki brał u taty, a potem przyszła Akademia Sztuk Pięknych. Trochę inna interpretacja malarska tej rzeczywistości, którą ojciec opisywał na swoich obrazach, ale myślę, że jednocześnie wielka, olbrzymia wspólnota widzenia tego, co jest istotą. Uroda ziemi. Uroda światła. Dzięki jednym skrzyptom poznałem żonę. Tak, u nas nieraz mogło brakować na życie, ale na skrzypce, książki, aparaty i farby, przybory do malowania nie brakło nigdy. Pierwszym aparatem, z którym zetknąłem się, to był stareńki aparat taty, wyjeżdżając na wyprawy z nim. On malował, czasami fotografował, czasami pozwolił mi przycisnąć migawkę. Natomiast prawdziwym aparatem, który był tylko dla mnie, był aparat, który dostałem od ojca na format 6x6, Pentagon 6. Marzenie wielu fotografujących nawet wówczas. Za ostatnie pieniądze kupił mi to, przyniósł, że niby przynosi koreks. To przyciśnięcie migawki to jest tylko moment, o którym mówi mistrz mój, duchowy mistrz Anselm Adams, amerykański fotograf, który powiedział, że Bóg prowadzi go w te miejsca, gdzie chciałby, żeby on się znalazł. I mówi mu też, w którym momencie ma przycisnąć migawkę. Ale cały wysiłek, cała reszta to nie jest Pana Boga, tylko Adams. I on musi to zrobić. A na końcu dopiero Pan Bóg mu pomaga. Stawiam na pierwszym miejscu wzruszenie. Dopiero później informację, która wynika z fotografii. I w fotografowaniu. Ja sam muszę być wzruszony. To nie znaczy, że bezmyślny, czy poddając się tak emocjom, że nie panuję nad tematem. Ale jeśli bym coś na chłodno, w sposób matematyczny wykalkulował i zrealizował, nie będę z tego zadowolony. Uważam, że jest wiele w tej chwili tak zwanych dzieł, czy to w filmie, czy w muzyce, czy w literaturze, czy właśnie w fotografii, czy w malarstwie, których po prostu mogłoby nie być. Jeśli wchodzisz do kościółka, w którym kiedyś ludowy artysta wyrzeźbił Chrystusa w lipowym drzewie i widzisz wyraz twarzy tego Chrystusa, to musisz wiedzieć, że on to zrobił, przeżywając i więcej niż ty teraz. I zrozumieć, dlaczego ten obraz wisi właśnie w tym miejscu i ma takie, a nie inne światło, które pada i najpiękniej oświetla go w określonej porze. Ty to musisz zrozumieć. Thank you.
kościółki drewniane poza niezwykłą proporcją, bliską nam w sensie wielkości, tego, że my jesteśmy tak, że prawie możemy dotknąć jednej, drugiej ściany, mają jeszcze jedną rzecz, której się nie da sfotografować. To jest zapach starego drzewa, starych farb przepojonych kadzidłem. Fotografia jest dla mnie pretekstem do określonego życia, do pewnych zachowań, do zmian, które zachodzą w życiu. I nagle się okazuje, że już znajduję się w nowej rzeczywistości, że bez tego impulsu, żeby wziąć aparat do ręki i tam pójść, nie znalazłbym się tam i nie przeżyłbym czegoś, co przeżywam, a co już wykracza poza fotografię. Kiedyś fotografując na cmentarzu Remu spotkałem starego Żyda z Tarnowa, który widząc, że nie tylko fotografuję, ale i nagrywam na magnetofon, poprosił, żebym nagrał kilka jego pieśni z dzieciństwa, których nauczyła go matka, że jest tak chory, wrócił ze szpitala, nie wiadomo czy dożyje przyszłego roku i tak jakby w testamencie zaśpiewał mi kilka pieśni. Jedna z nich mówi o tym, że największą miłością jest miłość matczyna. Glücklich ist der Mensch, was hat gelernt, teuren, sie darf der Mensch noch mehr. In Asier wird kinderlich den Gules schleppen, aus gemutet sein, damals wird tief in der Oisies Koyach schäppen, gucken in sei rein.